Droga Marzeno, czy to już rak, czy nie? Czy bliźniak, tak? To zależy od roku. W którym roku? Dlatego, że mamy kalendarz, wiesz, taki troszeczkę ruchomy i przez rok przestępny. I przez to też to wszystko się porusza, no i tak śmiesznie wygląda. I w tym momencie nie umiecie odpowiedzieć, czy to jest rak, czy to jest bliźniak. Czy bliźniak, przepraszam, czyli najpierw bliźniak, a potem rak. Nie umiem, dlatego że muszę znać datę. I przede wszystkim jeszcze jednak do sprawy godzinę, bo akurat może być. Z tym, że zaznaczam, że lepiej zawsze być w tym momencie rakiem niż bliźniakiem. Bo jeżeli się jest tym bliźniakiem, to jest się ostatnim bliźniakiem. Czyli takim bliźniakiem, który ma troszeczkę ciężko w życiu. A jeżeli rakiem, to tym pierwszym, to on ma taką charakterystykę lekko barana. Czyli jest takim, wiesz, lekko bojowym rakiem. Takim bardziej, przypuśćmy, mniej subtelnym, nazwijmy to tak, po imieniu. Także są to dosyć poważne problemy. Wiesz, ja się zgadzam z tym, bo bardzo często osoby nie biorą tego pod uwagę, jak patrzą te horoskopy, że powinny brać w tym momencie ten horoskop, w którym się urodziły, i wtedy, no ale wiesz, nie każdy może, i też ja znam takie, wiesz, 23 wrzesień osoby, i one właśnie są raz pannami, raz wagami. I co wybierać? Czy lepiej panną być, czy lepiej być, to już obojętna. To nie jest tak. Urodziliśmy się w tym roku i tak mamy, tak jesteśmy skonstruowani. A to, że w tym roku jest się bliźniak, rodzą się bliźniaki, a w tym roku rodzą się raki, no to trudno, tak jest. W każdym znaku tak jest, na tych przełomach. Dziękuję Ci jeszcze raz i zwracajcie uwagę na to i patrzcie zawsze w tył. To znaczy patrzcie w tym roku, co urodziliście się. Ja mówię do tych, którzy podglądają. Do zobaczenia.